Serdecznie już teraz tych, którzy tak punktualnie z nami chcą wspólnie rozpocząć dzisiaj świętowanie kolejnego dnia miasta Wojnicze, bo wczoraj przecież wspaniała konferencja. Tak, wczoraj wspaniała konferencja, a dni Wojnicza powracają po dłuższej przerwie. Ale okoliczności jest przynajmniej kilka. Po pierwsze to wspaniała tradycja od 1974 roku, po drugie okoliczność bardzo ważna. 10 lat temu przywrócono Wojniczowi prawa miejskie. A witają się z Państwem Waldemar Pączek, Monika Faron-Misiak. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie i bardzo ciepło, ale myślę, że jeszcze cieplej i jeszcze serdeczniej przywitają Państwa włodarze miasta. Przed Państwem burmistrz miasta i gminy Wojnicz, pan Tadeusz Bąk, pani Urszula Ropa, zastępca burmistrza oraz pan Sebastian Wróbel, przewodniczący Rady Gminy. Bardzo prosimy o takie słowo wstępne. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w imieniu samorządu wojnickiego. Szanowni Państwo, część oficjalna powitania i wystąpienie zaproszonych gości nastąpi o 18:45, natomiast dzisiaj w tej chwili dla tych, którzy już przyszli, bardzo serdecznie i gorąco witamy. Życzymy miłej zabawy, miłego odbioru i tak jak już tu prowadzący powiedział, wracamy do Dni Wojnicza. Jedna sprawa, druga sprawa, 10-lecie odzyskanie praw miejskich. Mamy po prostu w tym roku co świętować. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Ja ze swojej strony dodam również życzenia jak najlepszej zabawy wśród najbliższych znajomych, przyjaciół, także wśród pracowników Urzędu Miejskiego. No i żebyście Państwo mile spędzili cały ten czas. Wszystkiego najlepszego na te Dni Wojnicze. Witam Państwa serdecznie w imieniu Rady Miejskiej oraz Radnej Gminy Wojnicz. Serdecznie Państwa witam na Dniach Wojnicza. Życzę udanej zabawy, miłego odbioru. Widzę, że tutaj mój kolega Cezary przygotował rewelacyjny repertuar Orkiestry Dętej Miasta Wojnicza. Widzę, że dziś wielu fanów zgromadziło się na ten odbiór. Życzę udanego odbioru, udanego odpoczynku. Życzę miłego odbioru i dobrego weekendu. Szanowni Państwo, przede wszystkim witamy prowadzących panią Monikę, pana Waldemara. Życzymy naprawdę, żeby wam wspaniale się można było dzisiejszą imprezę prowadzić i dziś, i jutro. Pięknie dziękujemy i żeby nam słów nie zabrakło, bo atrakcji Państwu na pewno nie zabraknie. Bardzo pięknie dziękujemy. Te atrakcje w skrócie dzisiejszego dnia, Waldku, może powiemy. Ale może najpierw jednak powiedzmy, że organizatorami są Urząd Miejski w Wojniczu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu. Duże brawa dla organizatorów, bo to jest olbrzymie przedsięwzięcie na wspaniałym poziomie, naprawdę. Wspaniałe gwiazdy i zespoły zostały zaproszone. Całą gastronomię macie Państwo do dyspozycji. Są, albo przynajmniej miały być, ale będą na pewno dmuchańce, będzie wesołe miasteczko, będzie coś związanego z historią Wojnicza, będą stoiska wspaniałe i mnóstwo, mnóstwo innych atrakcji. Koncertów przede wszystkim. Przede wszystkim. Partnerami wydarzenia są Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, FOTUM, Wojnickie Stowarzyszenie Fotograficzne oraz Parafia Świętego Wawrzyńca w Wojniczu. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli Merkuriusz Wojnicki, Tarnowska TV, RDN Małopolska, Miasto i Ludzie, Kurier Tarnowski oraz Nasz Wojnicz. No i proszę Państwa, duże brawa dla partnerów, dla sponsorów medialnych i teraz będą duże brawa dla dużej listy sponsorów, którzy wsparli wydarzenie. No bo bez nich wiadomo, nie ma wydarzenia. Misterium, restauracja. Firma rozrywkowa Bastion. Starostwo powiatowe w Tarnowie. Bank spółdzielczy rzemiosła w Krakowie, oddział Wojnicz. Monterm, Krzysztof Sakłak. Firma handlowa PAW, czyli Tadeusz Pawlina. Sekcja, Agencja Ochrony Osób i Mienia. Systemy sanitarne e-wc.pl. Księgarnia Kieć. Szkółka Róż Grzegorz Chyży. Zbieżność nazwisk? Prawdopodobnie tak, ale bardzo pięknie. Piękna zbieżność. Komstel, Daniel Irytowski. Firma handlowo-usługowa Matgut, Sławomir Matras. Tech Spaw, spółka cywilna.
Skup owoców i warzyw Stanisław Pajdak. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Brzesko. Transwit Witold Cygan. Centrum Oka Optyka Wojnicz. Także Wojnickie Centrum Medyczne. Jak zwykle lider, autoryzowany dealer Peugeot Józef Sowa. BTH Promotor Jan Kurkiewicz. Solid Parkiet Spółka Cywilna. Przedsiębiorstwo instalacyjne Splitel Robert Kellner. Międzynarodowy i krajowy przewóz towarów Kazimierz Olszański. Gładysz Motors Marcin Gładysz. Progress Gym Siłownia i Fitness. Szkolne schronisko młodzieżowe w Wojniczu. PPUH Martex Spółka ZOO. I artykuły spożywcze pani Barbara Kupczyk. Piękne dzięki dla wszystkich sponsorów. Proszę Państwa, duże brawa. Dziękujemy naprawdę. Mamy taką informację, że ciągle jeszcze można dołożyć się do tego, żeby te dni Wojnicza były jeszcze bardziej na bogato, więc wszelkicy sponsorzy mile widziani. Tym bardziej, że mamy tutaj taki telebim i być może nawet uda się jeszcze tego sponsora z ostatniej chwili, że tak powiem, przedstawić nam na tym telebimie. Wszyscy dowiemy się, kto czym zajmuje się, a przy okazji wspiera kulturę. Czy Państwo wiedzą, jakie koncerty znakomite dzisiaj są przygotowane? Na pewno Państwo wiedzą i na to Państwo czekają, my również, ale tutaj już czeka orkiestra i zespół, bez którego nie obyłoby się żadne ważne wydarzenie w Wojniczu. Orkiestra z ponad 80-letnią tradycją. Tak. Wspaniale od pokoleń muzykują, grają i uświetniają wszelkie wojnickie uroczystości. A kapelmistrzem jest pan Cezary Chmiel. Proszę Państwa, ogromne brawa teraz dla Orkiestry Dętej Miasta Wojnicza. Duże brawa. Państwo właśnie te brawa muszą teraz tak intensywnie. Proszę, jaka jest liczna publiczność. Zapraszamy. Ponieważ nie pada jeszcze i nie padać, i nie padać będzie, czyli padać nie będzie, więc zapraszamy spod tego namiotu, drodzy Państwo. Zintegrujmy się z orkiestrą, podejdźmy bliżej sceny, są ławeczki. To jest bardzo dobry pomysł, zwłaszcza, że Państwu tam może być parno pod tym namiotem, więc zapraszamy, tu jest na pewno więcej takiego swobodnego powietrza i trochę wietrzyku. Zapraszamy bardzo gorąco. Raz jeszcze przed Państwem Orkiestra Dęta Miasta Wojnicza pod dyrekcją Cezarego Chmiela. Zapraszamy. Thank you.
Wojnicza.